Góral z krwi i kości, czyli Mariusz Konkol-Harnaś jest z nami. Dzień dobry. Cześć, witam. Mariusz, bardzo wagę przywiązujesz do tradycji i do tego, co ciebie ukształtowało. A jakie te wartości tak naprawdę zachowały się w twoim sercu i w twojej pamięci? Te, które wpłynęły na to, jaki jesteś i tak naprawdę to, co jest dla nas ważne, to, co stanowi o naszej tożsamości. No wiadomo, że góralszczyzna to musi być coś naturalnego i nie może to być jakieś sztuczne, wyuczone. Wiadomo, że to, co kształtuje prawdziwych górali, nie tylko mnie, bo jest ich dużo, no to jest wychowanie, przede wszystkim wychowanie w tradycji, w gwarze, w żywej tradycji, nie takiej jakiejś tam wyuczonej, gdzieś tam pokazanej przez jakiegoś choreografa, tylko w naturalnej tradycji, która kiedyś w każdym miejscu, w tych górach, po tych przysiłkach była normalną rzeczą i to kształtowało góroli, ludzi z krwi i kości, którzy do tej pory są i myślę, jak najdłużej będą. A w jaki sposób ty teraz próbujesz tę tradycję przekazywać? I przede wszystkim te wartości. Znaczy, przekazujemy tradycję w ten sposób, jaki teraz jest możliwy, bo wiadomo, że kiedyś się sodzili po domach, sodzili się, robili posiady, no bo nie było telewizji, nie było internetu, nie było takich rzeczy. Ja jeszcze pamiętam te czasy, gdzie się sodzili po domach, opowiadali o holi, o bacach, o muzyce, gdzie grali, gdzie naturalnie ta tradycja była przekazywana, a teraz no wiadomo, no, nie ma możliwości przekazywania tej tradycji w ten sposób, no bo ludzie jakoś się teraz więcej zamykają w swoich domach i no, nie wychodzą tak jakby z tym, co pamiętają do ludzi, tylko no, jakoś to tak wszystko to dziwnie pamięć, a my staramy się właśnie przez internet, przez media społecznościowe. Czyli przez to, co nowoczesne już no w tej tak, chwili, przez media społecznościowe próbujemy docierać do ludzi z tą gwarą, z tradycją, z muzyką i no jakoś to tam pomalutku wychodzi. No. Z muzyką jest trochę prościej, bo wiadomo, że gramy w jakieś imprezy, wesela, to ta muzyka gdzieś tam się udaje ją przekazać w tak bardziej naturalny sposób, a wiadomo, że to, co pisane i to, co chcemy przekazać w formie takiej innej niż muzyka, no to musimy to przez media społecznościowe. A co tak naprawdę utkwiło najbardziej w twoich wspomnieniach, przede wszystkim z dzieciństwa, coś, czego już teraz nie ma, co już na pewno niepowrotnie odeszło? No, na pewno niepowrotnie odeszło taka wspólnota ludzka, gdzie ludzie się sodzili, gdzie się spotykali, gdzie spotykali się przy robocie w polu, gdzie spotykali się w lesie przy robocie, powiedzmy na jakichś takich posiadach, typu jakiejś muzyki. Teraz tego nie ma, no ludzie raczej brakuje tego? No pewnie, że brakuje, no ale no to do tego już będzie ciężko wrócić. No, staramy się coś robić. Jest grupa ludzi, którzy są pasjonatami tradycji, no i staramy się coś robić w tym kierunku, żeby ta tradycja nie zaginęła. Piszesz na swoim Facebooku, wszystko ginie jak śnieg w dolinie. Chyba z taką nutką sentymentu, co? No tak, no ginie, no bo wiadomo, że ludzie zapominają o tej tradycji. Szczególnie w Beskidzie Żywieckim widać, że te wsie tak giną tą tradycją. Nie ma tego, nowoczesność co... chodzi, tak? No nowoczesność, może za bardzo chodzi ta nowoczesność i ludzie zapominają, z czego wyrośli i w czym się wychowali. Co bym zmienił? Zmieniłbym na pewno to, żeby ci ludzie mogli się więcej spotykać w tej tradycji, żeby tym dzieciom przede wszystkim od najmłodszych lat przekazywać to, co było i z czego wyrośli, żeby o tym pamiętali, bo bez korzeni zginiemy. Ty bardzo często podkreślasz też, że górali i góralski charakter ukształtowała tak naprawdę bieda i ciężka praca. No nic innego, bo wiadomo, że nie wyrośliśmy z żadnych luksusów, tylko wszystko to, co powstało. Wszystko to, co ci ludzie dziś mają, zresztą wystarczy się po tych wsiach przejechać i popatrzeć, jak wyglądają góralskie wsi, to wszystko to jest zrobione na zaradności ludzkiej, na ciężkiej robocie i z dziada, pradziada kształtowana. I na rodzinie. No, to już o tym nawet nie ma co mówić, że to jest podstawa tego, co kształtuje tą góralską tradycję, która jeszcze no, w miarę jeszcze trwa, i, no, ale ta pracowitość została w genach. Ale górale są bardzo przywiązani do góry, do swojej ziemi, prawda? No różnie to jest no, z tym przywiązaniem. Są ludzie, którzy są przywiązani, są ludzie, którzy są mniej przywiązani. Ja sobie na przykład nie wyobrażam tam gdzieś jechać za granicę i siedzieć, i jakbym się rano nie obudził i nie uwidział Magory, to... No to byłoby mi źle i musiałbym się wracać szybciutko stamtąd, gdzie bym wyjechał. Nie dałbym rady gdzieś siedzieć dłużej, jak myślę, miesiąc to chyba maks. Chyba maks. Często też powtarzasz, że kiedyś ludzie byli wolni i samowystarczalni. Co to znaczy? W jakim kontekście o tym mówisz? No to jest chyba proste. No, byli wolni i samowystarczalni z tego powodu, że mieli wszystko. Potrafili zrobić przy domu sobie, mieli jedzenie, mieli,
mieli drewno, potrafili zbudować dom, potrafili wszystko. Nie byli uzależnieni od cywilizacji, od prądu, od innych takich czynników, od których teraz ludzie są uzależnieni, nie potrafią bez nich żyć. No. Ta sloboda góralska się traci po prostu wraz z tą cywilizacją. I ty chyba najlepiej wiesz, jak wygląda życie w takim trudno dostępnym przysiłku, który chyba tak naprawdę ma niewiele wspólnego z sielanką, bo tak naprawdę to jest trudne i twarde życie wymagające wiele poświęceń, chociaż daje w zamian bliskość przyrody, prawda? No, mieszkamy jak mieszkamy, wiadomo, no, mieszkamy tam z dziada, pradziada, bo z zapisków od 1615 roku moja rodzina mieszka w tym samym miejscu, gdzie ja teraz mieszkam. I na pewno było to życie bardzo ciężkie, dużo cięższe jak teraz, bo my jako tak już żyjemy łatwo, mamy już te wygody, mamy różne rzeczy, które nam ułatwiają życie. Oni tego nie mieli, a jednak żyli, dawali rady, no i cieszyli się tym życiem. I to przywiązanie do gór, do tradycji, chyba oni w nas wyrobili, bo nigdy nie narzekali, że jest źle, nigdy nie narzekali, że czegoś nie mają. To, co mieli, z tego potrafili cieszyć, nie? Cieszyli się z małych rzeczy. Kto się nie potrafi z małych cieszyć, to się i z dużych cieszył nie będzie. Jak wyglądał kiedyś taki typowy góralski dom z wielopokoleniową rodziną? No tak jak ja pamiętam, bo i takim się wychowałem, to była jedna izba i w tej jednej izbie mieszkali wszyscy. I w takim domu dało się, nie było problemu żadnego. W takiej izbie mieszkali wszyscy. Moja babcia miała 7 rodzeństwa i w takiej izbie się wychowali wszyscy. W jednej nie było jakichś większych problemów z tym, żeby tam nie było zgody, żeby się tam, wiadomo, w każdej rodzinie się tam gdzieś pokłócą czy coś, ale do tej pory ja pamiętam, że ta rodzina po stronie babci tam, co mieszkali, to zawsze byli zgodni, zawsze do tej pory są te więzi rodzinne zachowane, mimo tego, że już tam może się rzadko widzimy, to jakoś tam się staramy ze sobą dobrze żyć. No ja pamiętam, że no nie było ubikacji w domu, nie było nic, no trzeba było żyć tak, jak żyli nasi dziadkowie. No ja pamiętam dokładnie takie życie i wiem, co to znaczy. Jak rano się człowiek obudził i mleko, co stało na stole, było zmarznięte. No bo to nie były domy ciepłe, ani też ocieplone, ani nie było to jakoś doskonale to budownictwo wykonane, żeby było tak jak obecnie. No, no niestety, były to ciężkie warunki, ale do tej pory nie chorujemy, jesteśmy zdrowi, zahartowani i jakoś wiemy, co to życie znaczy, wiemy, jak było, jak jest i z czego się trzeba cieszyć. A jakie według Ciebie elementy z tej tradycji, z tego, co już tak naprawdę przeminęło, jakie elementy najbardziej byś chciał, żeby zostały zachowane i przekazywane następnym? Myślę, że najważniejsza jest gwara góralska, bo to jest, to ginie i to zginie bezpowrotnie. Jak cofnę się pamięcią 10-15 lat wstecz, gdy myśmy chodzili do szkoły, do podstawowej, to 90% dzieci płynnie mówiło gwarą góralską, a teraz no boję się, że 10% tych dzieci. A ty w dzieci... domu mówisz gwarą w tej chwili? Tak, wyłącznie. Wyłącznie? Wyłącznie gwarą mówię w domu, nie mówię inaczej, bo jest to mój naturalny język. I z tym się czujesz? Tak. Z tym się czuję dobrze, z tym się czuję naturalnie i przede wszystkim, że do podstawówki szedł, nie umiałem inaczej mówić jak gwarą. Mariusz, w takim razie jeszcze zapraszamy wszystkich na twój świetny profil na Facebooku, który prowadzisz. Przypomnij nam tytuł, gdzie go można znaleźć, bo są bardzo fajne Nie opowieści. Mogę powiedzieć, że go sam prowadzę, bo... Profil byłoby to nie według mnie niehonorowe, żeby powiedzieć, że go sam tworzę, bo tworzę go z moim kolegą dobrym Robertem Maciejowskim, który jest też wielkim pasjonatą góralszczyzny i jakoś tak razem wpadliśmy na ten pomysł, żeby w ten sposób przekazywać tą tradycję i gwarę górali żywieckiego. Przede wszystkim na tym się skupiamy, żeby w tą przeszłość ludzie wracali, żeby pamiętali, z czego wyrośli, żeby nie zapominali, co to ta góralszczyzna naprawdę jest. No jest to profil Prawdziwe Karpaty, świat zaczarowany i myślę, że ma dobry odbiór, idzie w świat i ludzie widzą, że jest to strona tworzona z pasją, nie dla pieniędzy, nie dla reklam żadnych, tylko z pasją do tego, co nam po prostu w duszy gra. Też to widzimy. Dziękujemy, Mariusz, za przyjęcie zaproszenia. Naszym gościem był Mariusz Konkol-Harnaś. Dzięki. Dziękuję bardzo.